Przepraszam, no. Że nagrałaś świetny teledysk, którego prawie że premierę mieliśmy. Tak. No, utwór jest niby pogodny, ale w gruncie rzeczy on doskonale reklamuje tę płytę jako płytę dosyć potężnie poirytowanej babki. I teraz jest pytanie, czy to jest jakaś uniwersalna metafora, czy mówiąc wprost, czy to jest płyta dla 40-letnich mamusiek kochających ostry seks i ostry gitarowy rock? Dobre pytanie. Naprawdę dobre pytanie. To ja odpowiem. No. Ależ skąd, po***cie?